naszej gminie remontowanych jest wiele dróg. Trwają właśnie prace związane z przebudową dróg gminnych w Grójcu Małym oraz w Wielkiej Wsi. 5 sierpnia 2021 roku nastąpił odbiór zadania pod nazwą Budowa drogi w kierunku jeziora w Boruj. Wykonawcą robót była firma Dekor ze Zbąszynia. Koszt inwestycji wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dobiega powoli końca. Spisywać można się do końca września. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej spis.gov.pl. Gmina Siedlec zachęca do szczepień przeciwko COVID-19. Rejestrować można się za pomocą ogólnopolskiej infolinii przez internet oraz w Ośrodku Zdrowia Salus w Siedlcu. Jak zarejestrować się na szczepienie przez infolinię? Przed rozmową przygotuj swój numer PESEL. Zadzwoń na bezpłatny numer 989. Jeśli dzwonisz z zagranicy, wybierz 22 62 62 989. Usłyszysz komunikat powitalny i informacje o nagrywaniu rozmów oraz przetwarzaniu danych osobowych. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami. Jeżeli rozpoczął się już Twój etap szczepień, wybierz jeden, zostaniesz połączony z konsultantem. Podaj swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje Ci najszybsze możliwe terminy w najbliższym punkcie szczepień i zapisze Cię na najbardziej dogodny termin. Po rozmowie otrzymasz SMS-a z terminem i miejscem szczepienia. W przeddzień szczepienia otrzymasz SMS-owe przypomnienie. Pamiętaj, na podanie drugiej dawki zostaniesz umówiony w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej dawki. Starostwo powiatowe w Wolsztynie w ramach cyklu Poznaj swój powiat zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym po gminie Siedlec. W programie spotkanie z panią Zofią Mąkosą, mnóstwo atrakcji i słodki poczęstunek. Szczegóły na plakacie na stronie www.siedlec.pl. Mieszkaniec Siedlca Łukasz Hetko rusza w ultramaraton dookoła Polski. Wystartował w sobotę 21 sierpnia o godzinie 12. Ma zamiar pokonać ten dystans w 10 dni. Siedlczanin będzie miał przypięty do siebie lokalizator GPS, a jego postępy w pokonywaniu trasy w czasie rzeczywistym będzie można śledzić w internecie. W sołectwach odbywają się liczne remonty infrastruktury, z której korzysta lokalne społeczeństwo. O remoncie sali w Nieboży rozmawialiśmy z sołtysem Tadeuszem Pańczakiem. Planujemy odnowienie sali z zewnątrz, elewacji nowej, bo to już jest około 10 lat, jak była ocieplana i tynk zrobiony. Także już wygląda bardzo brzydko. Pieniążki mamy z funduszu sołeckiego. Pobijane będzie jeszcze rynny pomalowane i pod rynnami takie belki, które będą też obite. Po montowaniu klimatyzacji są otwory w ścianie, także musi to być wszystko uzupełnione. I jeszcze będzie zrobiony chodnik od tej kostki tutaj, żeby było wejście do magazynku po chodniku. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy na obiekcie w Siedlcu, dawny ośrodek zdrowia. Dzisiaj budynek po części ośrodek pomocy społecznej. Pracę wykonywała firma Matbud Piotr Mickiewicz w wyniku przetargu, który ogłosiliśmy w grudniu 2020 roku. Prace zostały zakończone w maju roku bieżącego, są już rozliczone. Zapraszam Państwa do obiektu, żeby zobaczyć, jak wygląda dzisiaj ośrodek pomocy społecznej. Od 16 sierpnia bieżącego roku ośrodek pomocy społecznej w Siedlcu zmienił siedzibę z ulicy Zbąszyńskiej 17 na ulicę Osiedlową 2. Budynek dawnego ośrodka zdrowia został wyremontowany i przekształcony w pomieszczenia biurowe. Dysponujemy 5 biurami, zapleczem socjalnym z całym węzłem sanitarnym, salą konferencyjną. Budynek przystosowany jest także do osób niepełnosprawnych. Winda pozwoli osobom, które mają problemy z poruszaniem się, dotrzeć na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami dotyczącymi zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków 500+, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych.
Przypominam jednocześnie, że wnioski na świadczenie Dobry Start, czyli 300+, można składać w siedzibie ZUS-u, nie jak było do tej pory w Ośrodku Pomocy Społecznej. Mieszkańcy będą mogli komfortowo, bez tłoku załatwiać wszystkie sprawy związane z pomocą społeczną. Serdecznie zapraszam.